prezesem, prawda, czyli no, pierwszą osobą jest panie Stanisławie, pan wie, że to nie jest na temat? Tak, ale bardzo krótko. Stanisławczyk i jest też w zarządzie pan redaktor Kłosiński. I proszę państwa, to jest najlepsza ilustracja, czym jest trzecia RP. Osoby o takich życiorysach... Będziesz mógł kontynuować rozmowę. Panie Stanisławie, niewiele pan wniósł. Przypomnę, że praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznych to temat i zapraszam państwa do współtworzenia tego tematu i do poszanowania nas jako rozgłośni i naszych gości tego, co współtworzymy w przestrzeni wzajemnej komunikacji i też w przestrzeni medialnej od 25 lat. Prosimy, Radio Maryja, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Jarek z tej strony. Prosimy. Ze Śląska. A teraz te żarówki są po 9 zł, nawet takie LEDy, wiesz? Ja włączyłem się w audycję tutaj w radio. Słucham. Ale one 2,29 były. Wracałem z pracy. I tak się zastanawiam. Ale myślę, że się nie tutaj ojciec z panią profesor rozmawiał na temat dysproporcji w wynagradzaniu, na temat tego, że właśnie atrakcyjność danego rynku pracy mierzona jest właśnie kwestią kosztu siły roboczej, która jest w danym kraju. To jest bardzo mówiąc ciekawe, że ta migracja tej siły różnych przedsiębiorstw czy firm, które nie wiem, zdobywają dane rynki poprzez to, że budują tutaj montownie, fabryki, gdzieś tam idzie w kierunku wschodnim, czyli na razie jesteśmy my. Nie, nie, bo jak kupić 60 czy 100, nie daj Boże, to po co? Indie, Chiny, chyba to już nie są takie dobre rynki, nie wiem jak to wygląda obecnie. No to się wszystko zmienia właśnie dlatego, że jednak, ale były po 16, chyba mi jeszcze takie kamizeleski kupował w Biedronce, a teraz są po 9 w Kerfurku na Wileńskim. No to jak to się zmienia w przeciągu roku niecałego? Nie jest, powiedzmy, dobrem niskiego przetworzenia. Można by kupić, ale myślę, na razie nie, bo to jest w końcu, wiesz, człowiek nie potrafi tego. I że to, co w tej chwili ten kraj osiąga, jednak będzie rosło i nikt nie wpadnie na to, że będzie zawijał produkcję z tego kraju, tak jak zrobiła jedna z firm produkujących komputery w okolicach Łodzi, nie będę tutaj wymieniał. Natomiast całość zaangażowania w pracę, to jest jeden temat, to jest kwestia niskiej siły roboczej, która jest w jakiś sposób atrakcyjna dla tych inwestorów. Natomiast jest jeszcze kolejny temat, który też poruszaliście i który też mnie frapuje w jakiś sposób, bo mamy takiego świętego Jose Marię Skriwę, który też zachęca do tego, aby uświęcać się poprzez swoją pracę codzienną. Ja mówiłam, że staram się jemu też powierzać moje obowiązki zawodowe, bo mam sposób też przewodniczyć jakiemuś tam gronu osób i też staram się pogodzić różne kwestie i takie ludzkie typowo i też dyscyplinarne i czasami naprawdę trudno to zrobić, modlę się o jakieś tam rozeznanie i wskazówki do Ducha Świętego, ale też powierzam jemu moje codzienne życie, żebym był lepszym, nie wiem, szefem, kierownikiem, żebym był lepszym też mężem i ojcem dla moich dzieci. I tak myślę, że takie właśnie uświęcanie się przez pracę to też jest taki dobre wyjście, dlatego że z takim drogowskazem, z takim kompasem życiowym, czy poprzez, nie wiem, benedyktyńskie tam, pracuj i módl się i pracuj, czy tutaj my nie zagubimy jakoś się w tym gąszczu tych właśnie takich czasami
korporacyjnych wskazówek, bo gdzieś tam to nasze ludzkie sumienie, czy nasza postawa ludzka jednak będzie kierowana w odpowiednią stronę. Pomimo tego, że ktoś będzie starał się nas zmusić, to my zawsze będziemy mieli ten odpowiedni kompas, który nam wskazuje drogę do rozwoju, czy warto być człowiekiem, czy warto być maszyną, czy trybikiem w tej maszynie, która jest bezduszna, prawdę mówiąc. To takie moje spostrzeżenie. Dziękuję panie Jarosławie, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. Pani profesor, pani poseł, proszę. No, myślę, że pan Jarosław zadaje podstawowe, filozoficzne pytania, które są ważne. Czy warto być człowiekiem? Czy pozostać trybikiem w maszynie? Zastanawia się nad kierunkami rozwoju, nad tym, jak kształtuje się praca, jakie są tutaj zagrożenia, problemy. Zastanawia się nad tym, jak bronić się przed tymi niebezpieczeństwami, które sprowadzają nas właśnie do taniej siły roboczej, co jest takie atrakcyjne dla niektórych inwestorów, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski. Więc ja myślę, że takich osób jak pan Jarek pewnie jest dużo i one zastanawiają się nad wymiarem swojego człowieczeństwa i nad swoim udziałem w tej części życia społecznego, rodzinnego, które przyszło nam wypełniać. Ale ja chciałam na chwilę wrócić do tego pięknego eseju Grechuty, wyśpiewanego tutaj, że każda praca jest sensem życia człowieka, że praca to rzecz święta, że niezbędna jest dla naszej codzienności, że powinna być godziwa zapłata, że ważna jest uczciwa praca po prostu. Więc myślę, że te wartości tutaj, o których śpiewa Grechuta, powiedziałabym esej filozoficzny o pracy, wyśpiewany pięknym głosem Grechuty. No, ale też o tym, o czym mówił pan Jarosław, a mianowicie, bardzo że koresponduje wiele osób, z tym, o czym mówił pan Jarosław. Wiele osób zwycięża, tak jak pan Jarosław zwycięża, stając po stronie Chrystusa, stając po stronie godności osobistej, godności drugiego człowieka, z którym przychodzi pracować i zmierzać się w życiu codziennym. I takich zwycięzców jest Bogu dzięki bardzo, bardzo wielu. Myślę, że jest ich dużo i to jest taka nadzieja, że ten kurz, ten pył tej transformacji przeminie i zaczniemy wracać do normalności. Prosimy, Radio Maryja, halo. Na wieki wieków amen. Prosimy panią Andrzej. Jakie palce? Ja mam pytanie do pani profesor. To nic nie trzeba. Jedno chciałem dawno. Jakbyś chciała jeszcze uważać na baterie, to one jeszcze potrafią wybuchać. Jak to jest, pani profesor? Ale kiedy? Nieoficjalnie pod stołem reszta. Czy nikt przez tyle lat nie zastanowił się, jak tylu ludzi na najniższym krajowym potrafi żyć? Przecież to jest prosta matematyka. Otrzymać rodzinę, kupić samochód i inne dobra. Wszyscy milcząco się na to zgadzają. Takie moje odczucie. Nikt nigdy tego tematu nie poruszył. Jak to możliwe? To wszystko, jeśli można, wyłączam telefon, przychodzę na odbiór. Wszystkiego dobrego życzę. Chcę powiedzieć panu, że rozmawia się o tym i wiemy o tym, że tak to jest, że pracuje się za najniższe wynagrodzenie, a reszta jest pod stołem, ponieważ wydaje się wszystkim i pracownikowi, i pracodawcy, obaj oszukują w tym przypadku, że jeśli zapłacą najniższe składki na ubezpieczenie społeczne, najniższy podatek, jeżeli oficjalnie będą wykazywali bardzo niskie dochody, to będzie to z korzyścią dla nich. Otóż nie będzie. Dlatego, że ja jako posłanka jestem zasypywana prośbami o interwencję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dla ludzi, którzy pracowali jeszcze gorzej niż tam za tak jak pan mówi, za najniższe wynagrodzenie. Pracowali
bez żadnej umowy. Nie mieli żadnego ubezpieczenia. W razie wypadku ich rodzina, oni sami, pozostają bez żadnego zabezpieczenia trwałego po prostu. I wtedy pojawia się dramat. Bardzo trudno to rozwiązać. I dopóki będzie przyzwolenie, a wiem, że jest ono bardzo duże w różnych sferach gospodarki, między innymi w budownictwie, jeśli będzie przyzwolenie na to, żeby pracować oficjalnie za najniższe wynagrodzenie, płacić najniższe składki, zatrudniać się na czarno, a resztę otrzymywać pod stołem, no to będziemy mieli bardzo trudną sytuację w finansach publicznych, w edukacji, w ochronie zdrowia, w kulturze, w tym wszystkim, co oczywiście chcielibyśmy finansować, co musimy finansować z budżetu, a do tego budżetu wpływa tylko tyle, ile wpływa. I jeżeli będzie, to tutaj sam pan sobie chyba odpowiedział. Jest na to zgoda, milcząca zgoda pracowników. Ja często rozmawiam z takimi pracownikami. Pytam, dlaczego się na to godzisz? No, godzę się, ponieważ innej pracy nie mogę otrzymać. Godzę się, bo inni się godzą. Bo jeśli ja się nie zgodzę, to ja stracę pracę. Ja wiem, że tak jest. Ale są też w Polsce związki zawodowe, które powinny w tych sprawach także działać. Związki zawodowe powstały w XIX wieku. W połowie XIX wieku były używane, uznawane i nazywane jako zmowy pracownicze przeciwko pracodawcom. Ale dzisiaj te związki zawodowe są oficjalne. Ja sądzę, jest Państwowa Inspekcja Pracy, są urzędy skarbowe. I ja sądzę, że ten proceder, bo to jest proceder, to jest przestępstwo, musi być systematycznie eliminowany. Jeżeli kogoś nie stać na to, żeby płacić tyle, ile powinien zapłacić za pracę, no to trudno, to niech idzie pracować, nie prowadzi przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy na mnie się bardzo za to obrażają, jak to mówię, ale trudno po prostu. Musi być zapłata taka, żeby pracownik mógł z tej zapłaty sam się utrzymać i wychować swojego następcę. Bo inaczej sytuacja jest otóż taka, jakby ktoś podjechał, zatankował benzyny pełen bak i zapłacił za połowę. Bo ktoś wychował tego pracownika wcześniej, ktoś poniósł koszty, więc trzeba na to miejsce wychować następcę. To jest też szerszy kontekst o konkurencyjność przedsiębiorstw, bo przedsiębiorca uczciwy przestaje być konkurencyjny z przedsiębiorcą nieuczciwym. I też tutaj problem, który staje przed przedsiębiorcą, bycia uczciwym względem państwa, względem siebie samego i względem pracowników. I on często podejmuje podwójny koszt, podwójne ryzyko i bardzo ciężką walkę bycia uczciwym w nieuczciwym środowisku. Nieuczciwych przedsiębiorców mogą wyeliminować uczciwi przedsiębiorcy i pracownicy. Tak jak tak zwane karuzele w podatkach, w zwrotach podatków VAT mogą wyeliminować tylko sami przedsiębiorcy. Nikt tego nie zrobi. Nie postawimy przy każdym przedsiębiorcy inspektora inspekcji pracy, prawda, czy policjanta. To się nie uda. Musi być tutaj nacisk, tak jak musi być nacisk na to, żeby odstąpić od śmieciowego zatrudniania młodych ludzi po studiach, po szkołach zawodowych. Młody człowiek po studiach, po szkole zawodowej ma iść na staż. Na staż płatny, gdzie nauczy się pracy po prostu, organizacji pracy, nauczy się współpracy w zespole, nauczy się, wyćwiczy sobie pewne techniki pracy, które są potrzebne. I to musi być tutaj nacisk z jednej strony państwa, a państwo tego nie rozwiąże, ale poważny nacisk związków zawodowych, bardzo silny, a także samych pracowników i uczciwych przedsiębiorców. Dziękujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże. O Jezus, mogę. Prosimy odważniej. Pani ma na imię? Teresa. Prosimy, Pani Teresa. Ja dzwonię do Pani Profesor z takim pytaniem. Kiedy po prostu budżetówka będzie mogła mieć większe podwyżki? Ja pracuję prawie 40 lat. Pracuję z osobami niepełnosprawnymi. Wie Pani, jakie mamy zarobki? Jest to praca ciężka, jest to praca bardzo odpowiedzialna.
i mamy staż od 40 lat w pracy. Mam do ręki, nie było to, z ręki, 1618. Jak to jest telewizja? Jak mam opłacić? Jak żyć? Pracuję uczciwie, całe życie pracuję. No to ja mówię o tym właśnie, że... Ja się chciałam zapytać, kiedy rząd weźmie się właśnie za... Mieszkanie zamknięte, spięte, to jest dobrze. Bo liczę na to, że jestem za i ja mówię, że nie jest podawane, które są najważniejsze o tym, że nie o podwyżki. Ale niestety, za każdym razem nie wiem, że nie ma podwyżki. Kiedy tam dostanę, ja już nie mówię, żeby zarabiać 20 tysięcy, tak jak niektórzy zarabiają. Ale żeby godnie żyć, żeby chociaż te 2000 ponad 2000 zarobków, żeby mogła opłacić mieszkanie, żeby mogła pojechać na jakieś pracę, żeby po prostu żyć godnie. Za 1600 opłacić mieszkanie, kupić sobie jedzenie, kupić sobie cokolwiek. No, jest ciężko, po prostu jest ciężko. My takie mamy zarobki mało, bo wiele osób też nie może się utrzymać, mimo że pracujemy tyle lat. Mój mąż jest na emeryturze, też 40 lat przeszło, pracował na bardzo niską emeryturę. Całe życie uczciwie pracujemy. Jak to się ma? I bardzo proszę o jakąś interwencję, ja nie wiem, no żeby popatrzeć na te zarobki, żeby ludzie mieli naprawdę za co żyć. Bo jeszcze tak jak ja z mężem razem, to jeszcze sobie radzimy, ale są osoby samotne, gdzie są pojedynkę żyją. Trzeba mieszkanie w bloku opłacić. Wszystko drożeje. To nie jest tak, że nie drożeje, bo bez przerwy nam wodę. Prowadzica dokleju, a nie potem. Wszystko, po prostu wszystko pani sama jest kobietą za nierozumienie. Bardzo, naprawdę bardzo prosimy zobaczyć, jakie my mamy zarobki. Pielęgniarki narzekają, ale my pracujemy tak jak w moim przypadku. Ja pracuję z osobami upośledzonymi i z Bożym Rozmiarem. Pracują koleżanki, które są po studiach. Mają tak samo jeszcze niższe wynagrodzenie niż ja, ponieważ ja mam jeszcze staż. Budżetówka jeszcze ma to do siebie, że my mamy... Także dzisiaj też ciekawe tematy. Państwo zobaczą, że my nie możemy być niewolnikami szatana, diabła. Gdybyśmy pracowały tak, ja bym nie miałabym tego stażowego, nie stażowego. Radio Conchita. Tego wszystkiego zapomniałam. Mam 20% jako dodatku, więc Radio bez premii, bez niczego. Tak jak mówię, 1600 zł na rękę, 1618 zł. No, dziękujemy Pani Tereso. I z Panem mówimy. Dziękujemy. Nie wiem. Pozdrawiam. Pani Tereso, to jest bardzo trudna sytuacja i dotyczy ona nie tylko Pani, ale bardzo wielu tych zawodów, tych stanowisk pracy, opłacanych także z budżetu i niekoniecznie z budżetu, które nie mają tak zwanej siły przebicia, ponieważ ludzie pracujący bardzo ciężko z osobami chorymi, tak jak Pani mówiła, no nie mają tej siły, żeby wyjść, żeby zrobić awanturę pod Sejmem, żeby zrobić demonstrację, żeby wynająć, prawda, tych, którzy tam noszą trumny po Warszawie czy inne trąbki i po prostu i robią awantury i wtedy politycy widzą i mówią, no coś trzeba z tym zrobić. Ja myślę, że problem tych niskich płac to są tak zwani biedni pracujący. To jest to zjawisko, które występuje na całym świecie. Osób, które pracują w pełnym wymiarze, wykonują bardzo ważną pracę, bardzo ciężką pracę i nie są w stanie za to wynagrodzenie utrzymać się po prostu. Tu już nie mówię o godnym utrzymaniu się, bo pani po zapłaceniu wszystkich
wszystkich obowiązkowych świadczeń zostaje pani bardzo niewiele na bardzo skromne wyżywienie tak naprawdę, które z tego może pani znaleźć, czy niezwykle skromne ubranie. Ja myślę, że ten problem, ja wystąpię z tym problemem do ministra pracy i polityki rodziny, pracy i polityki społecznej, to obiecuję pani, i spróbujemy dokładnie sprawdzić, w których dziedzinach, na których stanowiskach te płace od wielu lat, tak jak mówi pani, nie były regulowane. Bo oczywiście dla tych, co nie protestują, pieniędzy nie ma. No bo jak nie protestują, to znaczy, że jest dobrze. I tak jak pani mówi, pani mąż pracował tak samo i te niskie wynagrodzenia za pracę, pani już pracuje 40 lat, przekładają się potem na niskie świadczenia emerytalne, które są jeszcze niższe niż pani to wynagrodzenie za pracę, którą pani otrzymuje. Więc tyle mogę obiecać. Jako poseł wystąpię o sprawdzenie tego i wystąpię z interpelacją o zmianę. W tym roku to jest niemożliwe, ale myślę, że budżet będzie przyjmowany jesienią, żeby tutaj były regulacje dotyczące, w szczególności, jak się zorientowałam, pracuje pani w tych trudnych usługach społecznych, które są organizowane dla osób niepełnosprawnych, i warto po prostu przyjrzeć się wszystkim tym zakamarkom, gdzie od wielu lat nie regulowano wynagrodzeń. Poseł profesor Józefina Hrynkiewicz, naszym państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Prosimy, panie Robercie. Ja prowadzę firmę 11 lat handlową i chciałbym się wypowiedzieć na temat zatrudniania ludzi w taki sposób, tak jak tutaj pani sugerowała, pani profesor, żeby byli wszyscy zatrudniani na pełne umowy, na pełne kwoty. Byłoby to możliwe, bo powiem pani, gdyby zmienić cały system, który jest w Polsce. Bo system nie jest strukturowany gdzieś tam za czasów komunistycznych jeszcze i nie jest zupełnie zreformowany. Jest klatka finansowa taka, że stąd marże na rynku, wiadomo, jest handel, jest konkurencja. W jednych sektorach jest 5% marży, w innych sektorach jest 10%, w innych jest 15%, jak 10-30% zgoda, albo że tak będę doradzić. Więc jeżeli te marże są poniżej 30%, a takie w większości jest, to podatki VAT, podatek jeszcze dochodowy, plus wszystkie te nakłady na koszty pracy zamykają konkurencyjność zupełnie. Po prostu nie jesteśmy. Ja i moi przyjaciele, którzy tam też mamy takie firmy, gdyby płacić wszystko sumiennie, nie jesteśmy w stanie wytrwać na takim rynku. Dlatego potrzebna jest głęboka reforma podatków w Polsce, bo naprawdę większość z nas chce płacić solidnie i dobrze podatki, bo zależy nam na naszym kraju, zależy nam na tym, żebyśmy się rozwijali, tylko zależy nam na tym, żeby to było uczciwe i sprawiedliwe. To taka moja konkretność. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Dziękuję, panie Robercie. Bardzo dziękuję za tę deklarację, że chcecie państwo płacić podatki uczciwie i sprawiedliwie. I gdyby wszyscy byli takiego zdania, ale także żeby tak postępowali, to w Polsce można byłoby istotnie obniżyć zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i podatki po prostu. Dlatego, że jeśli w Polsce płaci się składkę emerytalną od przeciętnego wynagrodzenia 1850 zł, przy średnim wynagrodzeniu, które jest wykazywane przez Główny Urząd Statystyczny, ponad 4000, to znaczy, że płaci się od niespełna 50%, czyli połowa tych należnych składek po prostu nie wpływa. Jeżeli ocenia się, że z podatku VAT nie wpływa, różne oceny są, już mówiłam, od 50 do 80 kilku miliardów złotych, gdyby wszyscy je płacili i gdyby pracodawcy także
zastanowili się nad tym, jak eliminować nieuczciwą konkurencję, to wszystkie te podatki, składki byłyby niższe i warunki działania byłyby lepsze. I muszę powiedzieć, że takie przedsięwzięcia podejmuje teraz Ministerstwo Finansów i wiem, że pan minister Marian Banaś, wiceminister finansów, bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby właśnie urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej były przychylne pracodawcom, żeby były przychylne przedsiębiorcom i żeby po prostu umożliwić wszystkim płacenie uczciwych podatków i składek i uczciwie wynagradzać swoich pracowników. Więc bardzo się cieszę z tego głosu i myślę, że jeśli więcej będzie takich postaw, że chcemy płacić porządnie, chcemy wywiązywać się, bo przecież to państwo nie jest obce jakieś, to jest nasze państwo, to jest nasz rząd, to jest nasza ojczyzna, to jest nasz naród, to są nasi emeryci, nasi krewni, my będziemy emerytami, więc to wszystko wymaga po prostu tego, żebyśmy solidarnie podjęli pewne działania. Na oko, i żebyśmy oko. To są tak skomplikowane rzeczy. Zastanowiliśmy się, jak doprowadzić właśnie do sytuacji, kiedy wszyscy będziemy wywiązywali się z naszych obowiązków, także wobec państwa. Niepłacenie podatków, co brat tutaj przyzna, jest grzechem po prostu. Oszustwo własnego państwa, oszustwo zatrudnianych pracowników, czy oszustwo pracodawcy, nieuczciwa praca, okradanie jest po prostu grzechem. I dla katolika to jest powód do tego, żeby wyznać ten grzech wtedy, kiedy idzie się do spowiedzi. I nawrócenie. Prosimy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam panią profesor. Witam również. Pani profesor. Kto do nas telefonuje? Krzysztof ze Śląska. Chciałbym powiedzieć, jak pani ten problem rozwiązał, bo mamy. Praca czyni cię wolny, czyli nauka od dziecka. No ja mówię ci, że ja tutaj miałem takiego Robercika. Tam właśnie ta praca. Arbeit macht frei, to jest drugi koniec. I on był w mieście Pilsno. Pracował przy naprawie. Niech pani sobie teraz wyobrazi, że 10 lat temu pojechałem na Górze Świętej Anny. No i on miał ubezpieczenie na całą rokę za darmo. Jest obok cmentarz. Zachodzę na ten cmentarz, a tam leży moja brygada. Brygadzista 67 lat, pracownik 59, drugi, trzeci pracownik 48 lat. No i zrobiło mi się niedobrze, ja pracowałem z nimi, tylko chciałem się tylko jakoś wymigać. 50, ja pracowałem z nimi tylko 5 lat. Jak pani ten problem rozwiąże? To są rzeczy nie... Dla mnie no właściwie żadna władza nie ma tutaj jakiegoś wpływu, tylko godność ludzka. A przecież pracownik fizyczny to też jest swego rodzaju filozof. No i co z tym zrobić? Ale nie chciałbym o swoim wynagrodzeniu emerytury i pracy, bo dożyłem emerytury, mówić na ten temat. Bo to brutalnie mówiąc, to na te rozwiązania ludzi obcych, niezorientowanych, to czekają. Przepraszam bardzo, doły Katynia. Z Bogiem, dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, z panem Bogiem. No to jest właśnie to, o czym mówimy, o godności pracy, o podmiotowości pracy. Jeśli widzimy tych ludzi, którzy niepotrzebnie, którzy z powodu braku odpowiedzialności, tych, którzy organizują pracę, nadzorują pracę, kierują pracę, zakończyli za wcześnie życie, to oni po prostu muszą ponosić odpowiedzialność, ale także musi ponosić odpowiedzialność państwo, które dopuszcza do takich sytuacji. Wprawdzie zmniejsza się ta liczba wypadków przy pracy, ale jest ona ciągle dużo za duża.
I dużo ludzi pracuje w Polsce w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. I nie mówiliśmy dzisiaj o tym, mówiliśmy bardzo, bardzo mało, ale także ochrona godności pracownika, także pracownika, może przede wszystkim pracownika pracującego ciężko fizycznie, ochrona jego zdrowia należy do podstawowych zadań państwa, do podstawowych zadań takiej instytucji, jaką jest Państwowa Inspekcja Pracy, czy w przypadku górnictwa Wyższy Urząd Górniczy, czy minister Pracy. To są zagadnienia, które muszą być przedmiotem najwyższej troski także związków zawodowych po prostu. Więc to są bardzo, bardzo ważne zagadnienia. I to są te zagadnienia, które muszą być przedmiotem też debaty. Jak ja słyszę, że wszyscy w Polsce mogą pracować do 67 roku życia, to ja wiem o tym, że nie mogą pracować ludzie ciężkiej pracy, ludzie pracujący pod ziemią. Ja kiedyś na początku transformacji pracowałam w Biurze Studiów i Eksperty z Kancelarii Sejmu i badałam wtedy, bo ta praca wynagrodzenia górników jest ciągle przedmiotem jakiejś zawiści, zazdrości. A ciągle przecież miejsca pracy w górnictwie pod ziemią szczególnie są wolne. I wtedy okazało się, że górnicy, takie wielkie przywileje, okazało się, że przeciętny czas życia górnika pracującego pod ziemią wynosi 57 lat. To było kilkanaście lat temu, kiedy to badałam. I tutaj mamy do czynienia także z ludźmi, którzy będąc jeszcze w wieku, kiedy nie mają prawa do emerytury, tracą zdrowie po prostu. Tracą zdrowie dlatego, że pracują w bardzo, bardzo ciężkich, wyczerpujących warunkach. I ta praca w takich warunkach oczywiście niszczy nie tylko ich zdrowie, ale także bardzo poważnie zagraża tym, z którymi oni pracują. I problem ochrony zdrowia pracowników we wszystkich zawodach, dzisiaj zdaje się, czy wczoraj była ta informacja tu z województwa zachodniopomorskiego, gdzie lekarka pracowała bez przerwy 4 doby i zmarła z tego powodu. To nie był pierwszy wypadek. Ktoś dopuszcza do takiego sposobu pracy, do takiego sposobu zatrudnienia. Bo cała rzecz polega na tym, że nawet jeśli ludzie chcą, jeżeli są wolni w pracy, i jeżeli chcieliby pracować kierowcy, lekarze czy w innych zawodach bardzo wiele godzin bez przerwy, to nie powinni być dopuszczani do takiej pracy. Tak jak dzisiaj kierowcy wszyscy mają pomiary czasu pracy, to tak samo te pomiary chyba powinny być wprowadzone dla pielęgniarek i dla lekarzy. Nie może być takiego tłumaczenia, że ta pielęgniarka była samodzielnym przedsiębiorcą i pracowała w różnych miejscach, czy lekarka. I ona sama rozporządzała swoim życiem i zdrowiem. Tak. Mogła rozporządzać, każdy z nas może rozporządzać, ale to życie no to jest się dowiedziałaś, bliskiej rodzinie. Żydzi chcieli wrócić dzieciom, nawet do Egiptu, do niewoli, rodzicom, którzy żyją, bo mieli czosnek i cebulę, kompletnie nie rozumieli zamierzeń Bożych i wiedzieć nie chcieli tego, że ktoś ich za rękę prowadzi. Co warta jest taka usługa lekarza, który pracuje po kilka dób bez i teraz bez to samo, chcieliby sobie wygodnie żyć. Ja pamiętam badania, żaden które były Bóg ich nie interesuje, ale póki na co, Śląsku, jak gdyby co, to mają jakieś ubezpieczenie, że jak na raka zachoruje, bo ona przecież musi po 13 zł papierosy kupować kopci. Zapadnie na raka, to do tej Matki Boskiej, jak ona pogotowie ratunkowe, ona zadzwoni. No naprawdę, pomodli się znaczy. To trzeba nie rozumieć, na czym polega taka praca. Jedną z ważniejszych spraw jest sprawa ochrony zdrowia pracowników, tworzenia warunków, w których nie ulegają oni wypadkom, a także tworzenia takich warunków, kiedy ta praca 8-godzinna powinna być pracą wystarczającą dla kogoś, kto szczególnie ciężko pracuje. I tutaj powinny działać bardzo, bardzo poważnie związki zawodowe i Państwowa Inspekcja Pracy. I wreszcie utrzymujemy Państwową Inspekcję Pracy właśnie także w takim celu.
jakby rano poszedł i pojechał. Dziękujemy. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Naszym gościem poseł profesor Józefina Hrynkiewicz. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Prosimy o wyłączenie radio odbiornika. To nie. Ciszę całkowicie. Halo, halo. Z kim mamy przyjemność? To tu na Grochowskiej, to ona może przyjąć. No tu jak się do parku chodzi. 336, czyli ile? Prosimy, jesteśmy na... No jest służba zdrowia. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Szczęść Boże, może zacznę od tego. Tam się wchodzi przez tą kładkę do parku Skarżyskiego i tam jest taki stary, szary budynek. W ogródku ja jest na dole i USG i na górze stomat. Wszystko jest. Słów pani bardzo profesor, stary budynek i taki widać. Tam kiedyś... Na przykład polityk powinien mieć odpowiednie wykształcenie i wszyscy zajmujący jakieś tam stanowiska powinni mieć odpowiednie wykształcenie do swojego zawodu. Ja może jestem nisko wykształcony, mam raptem zawodowe wykształcenie, ale działalność swoją gospodarczą prowadzę od ponad 30 lat. Jedną rzeczą, jaka mi wpadła na myśl, to jest nasze państwo. O co chodzi w tym wszystkim? Trzeba to wszystkim wytłumaczyć porządnie. Jeżeli składka na ZUS, chodzi o pracę, wynagrodzenie i inne rzeczy. Jeżeli składka na ZUS jest na poziomie 49,5%, do tego doliczymy 23% podatku VAT, do tego doliczymy 19% podatku dochodowego. Zsumujmy to razem. Jakim obciążeniom podlega pracodawca po to, by mógł na przykład dać pracownikowi wynagrodzenie na poziomie 2000 zł? Ile musi odprowadzić do państwa? Ile państwo zabiera pieniędzy i marnotrawi je de facto po to, żeby pracownik mógł otrzymać tą właśnie składkę, te właśnie pieniążki? Jeżeli chodzi zaś o składkę ZUS, umówmy się. Dajmy pracownikowi pieniążki do ręki. Niech ten pracownik zdecyduje, czy chce ubezpieczyć się w ZUS-ie, czy też nie. A może będzie chciał pieniążki sobie odłożyć na koncie oprocentowanym lub nie. On zdecyduje. Sam człowiek ma prawo zdecydować to, co zrobi z uczciwie zarobionymi, ciężko zarobionymi, często gęsto ciężko zarobionymi pieniążkami. Wtedy zobaczymy. Ponieważ cała historia polega na tym, że składkę na ZUS jest odprowadzana. W momencie, gdy człowiek nie dożyje tej emerytury, ta składka ginie. Ktoś ją zjada. Nie wiadomo gdzie, kto i jak. Nie ma. Po prostu nie ma. Mówimy, że nie jesteśmy konkurencyjni w stosunku do innych państw, innych podmiotów gospodarczych i tak dalej. Jakże możemy być konkurencyjni, skoro w naszym kraju sam podatek VAT jest obciążony 23%. Teraz taki emeryt, który otrzyma te 1000, taka pani, która się wypowiadała tu przede mną, otrzyma emeryturę na jakimś tam poziomie. No, powiedzmy te 1600 zł. Odliczmy od tego 19% podatku dochodowego, któremu państwo jej zabierze. Następnie od tego wszystkiego, co jeszcze zostanie, odliczmy 23% samego podatku VAT. Proszę się nie obrazić, ale według mojej oceny to państwo jest po prostu złodziejskie. To jest złodziejstwo. Tak nie może być. Wychodzę z jednego prostego założenia, że praca w tym kraju, im więcej człowiek pracuje, to się tam na górze nałapią, nacapią, to wiesz, to potem łapią kogoś za grosz. Chcąc odwrócić od siebie uwagę. To jest po prostu karą. To nie jest nagroda, to jest po prostu kara. A tu Żydzi nacapali się 350 miliardów. Przepraszam za to, co szukają drobnego jakiegoś. W moim rozumowaniu, w tym kraju, w Polsce, w naszej Polsce, ukochanej teoretycznie, Auschwitz-Birkenau, to było naprawdę sanatorium. Paniam się pięknie. Dobrej nocy. Trochę pan przesadził z tym ostatnim zdaniem. Prosimy.
No, myślę, panie Grzegorzu, że tutaj jest wiele bardzo, bardzo problemów, które pan poruszył i one są dość powszechnie wypowiadane i znane przez pewne kręgi, ale może jednak wyjaśnijmy, że naprawdę obraża pan bardzo ofiary niemieckie w tych obozach i to porównanie jest niewłaściwe pod każdym względem, wie pan. Natomiast ja po kolei odpowiem panu, czy wykształcenie jest potrzebne. Jeżeli dzisiaj na przykład murarz, malarz w mieszkaniu nie ma jakiegoś podstawowego kursu chemii, a przecież wszystkie te preparaty, których używa w swojej pracy, są bardzo skomplikowane, też pod względem chemicznym, to musi rozumieć, co robi w tej pracy, prawda? I to dotyczy też polityka. Czy polityk powinien mieć doświadczenie, czy powinien mieć wykształcenie? No powinien rozumieć pewne mechanizmy życia politycznego, społecznego, ekonomicznego, bo przecież to on, idąc na przykład poseł do Sejmu, podejmuje decyzję. On głosuje za jakąś ustawą, więc ta wiedza tam jest naprawdę, naprawdę niezbędna. I tutaj to przygotowanie do każdego zawodu jest potrzebne. Nie wiem, jak pan płaci składkę na ubezpieczenia społeczne i jak to wychodzi panu te 49%, bo to jest rzeczywiście jakaś bardzo, bardzo wysoka. I rzeczywiście muszę tutaj powiedzieć, że to, co pan mówi o złodziejstwie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to jest przesada, bo rzecz jasna, ktoś płaci składkę emerytalną czy rentową, no i potem krótko żyje. A kto ma utrzymać dzieci czyjeś, jeśli ten ktoś pracował, krótko płacił składkę ubezpieczeniową, no i tak było nieszczęście, zginął w wypadku, a dzieci zostały nieletnie. Kto te dzieci ma wychować? Kto ma łożyć na wychowanie tych dzieci? Oczywiście te dzieci, jeśli ojciec czy matka płacili składkę na ubezpieczenie społeczne, mają prawo do renty rodzinnej, do uzyskania pełnoletności, a jeśli studiują, to nawet do 26 roku życia. Bez względu na to, ile ich rodzice wpłacili do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli 10% rencistów w Polsce pobiera, jest w wieku do 30 lat i pobiera renty i będzie je długo pobierać, to znaczy, że po prostu oni mało wpłacili do tego systemu. Ale ponieważ są ludźmi i ponieważ muszą mieć środki utrzymania, to musimy wspólnie na te renty złożyć się. Jeden żyje krócej, drugi żyje dłużej, ale my nie mamy wpływu na wymiar swojego życia. I dlatego też cały system ubezpieczenia społecznego oparty jest na solidarności międzyludzkiej. I ja chętnie płacę wysoką składkę, ciesząc się dobrym zdrowiem i chętnie będę płaciła. Jeśli Pan Bóg da mi zdrowie i da mi możliwość pracy, to będę dziękować za to, że mogę płacić wysoką składkę, mogę żyć, mogę pracować i mogę służyć innym. Więc to są bardzo, no powiedziałabym, z jednej strony proste, a z drugiej strony bardzo skomplikowane mechanizmy kształtowania społeczeństwa i życia w społeczeństwie i odpowiedzialności wzajemnej jeden za drugiego. To jest właśnie ta ewangeliczna zasada, jeden drugiego brzemiona noście. Właśnie w tym się wyraża się w tej solidarności, której wyrazem są ubezpieczenia społeczne. Ja wiem, że bardzo wiele osób narzeka na niski wymiar emerytury, ale nikt nie narzeka na niski wymiar składek, a przecież ta wysokość emerytury zależy od wysokości opłacanych składek, prawda? Jeden część chowa sobie, tak jak pan proponuje, niech on sobie weźmie. Tylko jak dojdzie do starości albo spotka go nieszczęście, a te pieniądze wyda, bo zawsze pieniądze, które się ma, można wydać, to my będziemy i tak musieli tę osobę utrzymać. Ta przezorność taka indywidualna, o której pan mówi, na którą chciałby pan liczyć, nie jest niezawodnym sposobem rozwiązywania problemów.
nad ubezpieczeniami społecznymi myślano od początku XIX wieku do końca XIX wieku. I stało się ono kanonem w systemie europejskim. I tak właściwie takim właściwie powinno zostać. Ja płacąc składki powinnam mieć pewność, że wtedy, kiedy nie będę mogła ich płacić, otrzymam taką rekompensatę, która pozwoli mi na normalne życie. I tak po prostu powinno być. No to są wszystkie zagadnienia, chyba poruszyłam, o których pan mówił, ale mówienie o złodziejskim państwie jest bardzo trudne. To jest nasze państwo i to państwo bardzo jawnie pobiera wszystkie daniny od swoich obywateli i bardzo jawnie je wydaje. I można po prostu bardzo dokładnie sprawdzić, na co, ile zebrało podatków i na co te podatki zostały przeznaczone w każdym kolejnym roku. A nawet jest taki sposób, że bada się, jak są wydawane co miesiąc. Ja mam nadzieję, że pan nie stwarza takiego sanatorium, jak to pan określił, porównywalnego do Auschwitz swoim pracownikom. Natomiast jeszcze jedna kwestia z wypowiedzi pana Grzegorza, a mianowicie, czy bardziej zaufać bankom, czy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych? No, to chyba jest rozwinięte i już rozwiązane i chyba bardzo ostatnie doświadczenia z otwartymi funduszami emerytalnymi, które zgarnęły w ciągu tych lat, kiedy działały od 1999 roku do 2015, zgarnęły na swoje utrzymanie 20 miliardów. Wyobraźmy sobie, ile za te 20 miliardów można byłoby wybudować na przykład miejsc pracy, albo mieszkań, prawda, albo dróg. Więc to jest ten problem. Bank działa dla zysku. Celem działania banku jest osiąganie zysku z handlu pieniędzmi, prawda? Pożycza, udziela kredytów, za to płaci się procent. No to jest jakby jasne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczenia społeczne nie działają dla zysku. Ich celem jest zaspokojenie potrzeb tych, którzy ze względu na podeszły wiek, ze względu na stan zdrowia, ze względu na sytuację rodzinną potrzebują wsparcia ze źródeł pozarodzinnych. Pozarodzinnych, to wyraźnie trzeba podkreślić. I po to ten system jest stworzony, żeby po prostu człowiek miał poczucie bezpieczeństwa, to się tak ładnie nazywa, bezpieczeństwa socjalnego. Że wtedy, kiedy nie będzie mógł pracować, otrzyma po prostu, nie w charakterze zasiłku, jałmużny, tylko po prostu coś, co jest po prostu należne. Emerytura jest zasługą pewną, prawda? To, że każdy z nas i inną liczbę lat pracuje, inną liczbę lat żyje. Na to nie mamy wpływu. To jest, można by powiedzieć, to jest tutaj rozporządzenie opatrzności albo po prostu los, który nas w życiu spotyka i dotyka. No jeszcze wracam, pani profesor, to będzie pamiętać doskonale. Ja tylko z takich przebłysków młodzieńczej świadomości, jak pieniądze, które były zgromadzone na kontach bankowych przez naszych obywateli, przez naszych, moich chociażby nawet rodziców, nagle po 1989 roku znaczyły tyle, co nic. Ostatnio rozmawiałam z moim bratem, który miał bardzo długo książeczkę mieszkaniową i kiedy kilka lat temu ją, ja pamiętam, bo ja mu ją przekazałam, to jest mój młodszy brat, przekazałam mu tę książeczkę i ja ją założyłam wtedy, kiedy zaczęłam pracować. Płaciłam co miesiąc 100 zł, a zarabiałam dużo na uniwersytecie, bo 1200 zł, więc dużo płaciłam na tę książeczkę. I kiedy ją wyliczono po dewaluacji, to okazało się, że wartość tego, co płaciliśmy od roku 70 prawie, na tę książeczkę do roku tam 90 któregoś, wartość tego wyniosła 38 zł. Więc taka to w kwestii odpowiedzi między innymi. I czy banki dobrze działają? Dobrze, na swoją korzyść, z całą pewnością. Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo. Prosimy. Radio Maryja.
Halo? Kolejny telefon zatem. Prosimy, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Chciałam właśnie powiedzieć... Kto do nas telefonuje i skąd? Działa. Ja po prostu mam 63 lata. Przepracowałam całe życie uczciwie w państwowych zakładach i bardzo ciężko pracowałam jako rzeźnik, jako szwaczka. I, że tak powiem, po rucie pracowałam. I proszę sobie wyobrazić, na dzień dzisiejszy ja mam 1000 zł emerytury. Nie zapłaciłam komornego, wyszło 1200 zł, a pan prezes bardzo szybko uwinął się, założył mi sprawę. W sekundzie sprawa wyszła i proszę sobie wyobrazić, mam komornika i chcą mi zabrać mieszkanie. Mało tego, mam jeszcze sprawę tego rodzaju, że mam działkę, gdzie pan rozbudował mi się w działce w lesie, 33 metrów długość, metr szerokość. Tak, nie ma żadnego, że tak powiem, odezwu, jest wszystko okej. W następnej stronie działki wybudował 3-kondygnacyjny budynek. I proszę sobie wyobrazić, stomatologia, która nie miała certyfikatu, ludzie płacili czesne, nie ma certyfikatu, samowolnie wybudowane, wszystko okej, idzie. Mało tego, wzięłam pożyczkę 8 tysięcy, żeby spłacić dług. Mam do spłacenia 20. Więc proszę mi odpowiedzieć, jak funkcjonuje nasza Polska? Gdzie jest jakaś życzliwość? Mało tego, wodociągi ukradły mi, że tak powiem, drzewo. Konkretnie modrzew. Modrzew poszedł na tartak, z tartaku modrzew zginął, wodociągi nasyłają bandziorów, chcą mnie zabić. Byłam u prokuratora, każdy się patrzy, bo się każdy mafii boi. Proszę mi odpowiedzieć, co mam zrobić, ja chcę żyć i nie mam ochoty umierać. Jak dziękujemy. Dziękujemy, rozumiem, że pani się też nie chciała przedstawić z tych powodów. Prosimy, ja myślę, że to jest zbiór jakichś nieszczęść, które panią dotknęły, ale jeśli pani będzie chciała zwrócić się do mnie, opisać to wszystko, to ja oczywiście w ramach interwencji poselskich mogę podnieść te wszystkie sprawy i po prostu zwrócić się do odpowiednich władz, aby wszystkie te sprawy wyjaśniły. Natomiast jeśli pani ma trudności z płaceniem czynszu, powinna pani jak najszybciej zwrócić się do pomocy społecznej, żeby pani udzielili wsparcia przy opłacaniu tego czynszu, bo oczywiście spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa czy zarząd komunalny, różne formy własności są tych mieszkań, no jest czasami tutaj bezwzględny i takie sprawy też do mnie trafiają. Także pani wie, jak ja się nazywam, pani wie, gdzie pani znajdzie w internecie moje biuro, znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 9. Proszę napisać i proszę wyrazić zgodę na to, że podejmiemy w pani sprawie interwencję i udzielimy na tyle, na ile to jest możliwe, także ochrony dla pani interesów. Jeśli takie są bezprawne działania, jeśli takie jest bezprawie, to musimy z tym walczyć. I rzeczywiście, jeśli dzieje się pani krzywda, to nie powinna pani tej krzywdy doznawać. Prosimy, Radio Maryja. Słyszy Maryja zawsze. Teraz i zawsze. Mówi Jolanta z Łodzi. Prosimy pani Jolanto. Ja też w takiej sprawie. Świadków nie ma, kamer nie ma. Dzwonię właśnie, bo też już jestem 20 lat na rencie chorobowej. Mam pierwszą grupę renty, miałam pierwszą grupę renty inwalidzkiej. Pani Jolanto, proszę włączyć radio odbiornik. Także mam 1002 zł, na rękę dostaję 802 zł. No i komornik wszedł mi też na konto, bo byłam 3 lata temu w szpitalu, mi pociągnął za mieszkanie. I 560 za mieszkanie płaciłam, a 250 zł dodatkowo jeszcze komornika. No mąż też mało zarabia. Teraz już za mieszkanie prawie nam się kończy, ale jak już w szpitalu wzięliśmy dużą pożyczkę ze Sterczyka, z kasy Sterczyka i okazało się,
że mężowi podpisałam tą pożyczkę. No i teraz z kasy Sterczyka weszli na moje konto, na moje konto renty, no bo podpisałam i 230 zł mi z renty pobierają. Także na czysto na dzień dzisiejszy mam 603 zł na rękę wypłaty. Pani Rando, dziękujemy za telefon. Pani Jolanto, ma Pani także posłów w Łodzi, ale może Pani napisać do mnie, opisać tę sytuację i postaramy się wystąpić także tam do władz łódzkich, żeby Pani w tej krytycznej sytuacji na tyle, na ile mogą pomóc, zgodnie z przepisami, pomogli Pani. Można też pewnie będzie wystąpić do kasy Sterczyka, żeby Pani ze względu na Pani niskie dochody pobierali tę ratę z pożyczki, oczywiście, które się bierze, trzeba spłacać i one nie są na ogół za darmo udzielane. Ludzie mało sobie zdają z tego sprawę, że tak jest. Także możemy o to poprosić. Proszę wobec tego, jeśli Pani uzna za słuszne, wystąpić w tej sprawie, a jeśli nie, to udać się do któregoś z posłów w Łodzi i postarać się i poprosić o interwencję w tej sprawie. Kolejny telefon prosimy. Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dodzwoniłem się do rozmów? Tak, praca kluczem do rozwiązania kwestii społecznej. Taki temat. Z kim tak. Mamy przyjemność? Moje imię Danuta. Prosimy Pani Danuta. Mnie bardzo denerwują ci ludzie, którzy mówią, pani, która miała 1600 zł emerytury, czy tam renty, czy zarabia, i męża jeszcze, który ma emerytury. Druga pani teraz, ja mam 500 zł, 800 renty, mam raka, nowotwór złośliwy, choruję już od 8 lat poważnie, mam 800 zł renty. I 300 zł potrzebuje na leki, 200 na mieszkanie i 100 na prąd. Na jedzenie nie ma. Jak pani tu, która jest, pani poseł, która każe iść do opieki, to ja byłam. Ani mi nie zapłacili czynszu, ani mi pani nie dołożyła nic do światła. Już prawie, że mi prąd wyłączyli, dopiero jak zrobiłam awanturę, to zapłacili mi czynsz i światełko. Teraz dopiero zapłaciła. Otrzymuję 500 zł renty. I co ja mam zrobić? Jestem chora. I zakaz pracy. I chyba się powieszę za chwilę. No. Bo już nie wytrzymuję tego wszystkiego. A pani mówi, że iść do opieki. No po co do... Dziękujemy pani. Dziękujemy. Ja sądzę, że czasami interwencja poselska w niektórych sprawach pomaga. Pomoc społeczna ma także swoje prawa. Pomoc społeczna także w sposób określony może pomagać. I nie zawsze jest tak, że pani mówi, po co ja pójdę. Pani mówi, że pani tutaj dokona jakiegoś ostatecznego czynu. Czasami trzeba pójść, czasami trzeba, jeśli taka potrzeba istnieje, trzeba poprosić po prostu. Trzeba zwrócić się do innych ludzi. Być może wspólnie poszukamy jakiegoś rozwiązania, które będzie rozwiązaniem korzystnym po prostu. Oczywiście nie ma rozwiązania na trudy życia, na choroby, jeśli one są leczone, na różnego rodzaju losowe zdarzenia. No, to po prostu jest los człowieka. Taka jest jego sytuacja, więc tu nie można zrobić niczego. Natomiast w takich przypadkach, kiedy można pomóc, kiedy trzeba poszukać takich rozwiązań, to trzeba po prostu zwracać się do innych osób i trzeba po prostu czasami poprosić o pomoc. Każdy z nas, znajdując się w trudnej sytuacji, prosi o pomoc. Rodzinę, znajomych, przyjaciół, nieznajomych czasami. I zawsze, kiedy się prosi o pomoc, zawsze ta pomoc mniejsza czy większa zjawi się. A poza tym, no, także człowiek nie może sam pozostawać ze swoimi problemami. Pani profesor, pani poseł, drodzy państwo, nie chciałbym być źle zrozumiany i oczywiście tutaj modlitwą wspieram, by pani nie targnęła się na swoje życie, bo to nie jest żadne rozwiązanie.
apelujemy do solidarności społecznej, do wzajemnej, wzajemnej życzliwości, serdeczności. Chociaż może marzenie zbyt górnolotne, ale w takich sytuacjach, gdy ktoś mówi, że ma 500 zł, aż chciałbym usłyszeć, jak wyglądała historia życia. Czy właśnie, czy to było życie rzeczywiście uczciwe? Bo dziś rozmawiamy o tym, apelując, by przedsiębiorcy zaczęli być uczciwi, by pracownicy byli uczciwi. I czy często nie jest tak, że przychodzimy do takiej sytuacji, że płacimy ogromną cenę przy chorobie, która nas spotka, przy cierpieniu, przy małym wynagrodzeniu czy małych świadczeniach, czy nie płacimy tej przeogromnej ceny za to, że oszukiwaliśmy przez ostatnie 30, 40 czy 25 lat.